Zaczęliśmy ostatni tydzień naszej kampanii Naprawmy prawa autorskie dla edukacji. Wiemy, że część z Was ciągle się zastanawia, czy warto w tej akcji wziąć udział i zadaje sobie pytanie, do kogo to tak naprawdę jest skierowane. Więc mamy dla Was krótką instrukcję, która mamy nadzieję przekona Was, by podpisać naszą petycję. Przede wszystkim kierujemy naszą prośbę do nauczycieli, którzy na przykład nie mogą swobodnie organizować wieczorów filmowych, nie mając pewności, czy mogą te filmy pokazać, czy na przykład nie zostaną im naliczone bardzo drogie opłaty licencyjne. Po drugie, kierujemy akcję do muzealników. W muzeach realizuje się dużo działań edukacyjnych i rzeczy, które można by swobodnie zrobić na lekcji w szkole, nagle się okazuje, że w muzeum nie wolno i przez to te zajęcia stają się takie XIX-wieczne. Po trzecie, kierujemy tę akcję do bibliotekarzy, którzy na przykład chętnie prowadzą zajęcia, na których czytają książki. I się okazuje, że tak naprawdę nie powinni tego robić, bo nie mają na to pozwolenia, o ile znów nie zapłacą drogiej opłaty licencyjnej. Wreszcie kierujemy tę akcję do rodziców dzieci, którzy by chcieli, żeby ich dzieci uczyły się w szkołach, gdzie nikt nie musi się za bardzo martwić, czy działa zgodnie z prawem, czy właśnie popełnił przestępstwo. Więc jeśli chcecie naprawić prawa autorskie dla edukacji, to weźcie udział w naszej kampanii. Podpiszcie naszą petycję, którą skierujemy do Parlamentu Europejskiego, który właśnie pracuje nad zmianami, które miejmy nadzieję spowodują, że w edukacji nie będziemy się już musieli martwić, czy jesteśmy piratami, czy nie.